A guten Erev Shabbos. W tym tygodniu zaczniemy czytać nową parszę i zarazem zaczynamy nową księgę. Księgę Wajkra i parszę Wajkra. Chciałbym zacząć od pewnej historii. Za czasów Napoleona, kiedy Napoleon starał się, jak wszyscy wiemy, podbić świat, narosło również w jego ambicji zdobycie Rosji. Rabini byli podzieleni. Czy powinniśmy poprzeć Napoleona, który reprezentował wolność, równouprawnienie, generalnie zapewne na to wyglądało koniec cierpień dla społeczności żydowskiej? Czy może na odwrót? Pomimo wszystko powinniśmy pozostać lojalni Rosjanom, pomimo że starą się nas wyniszczyć fizycznie i stłamsić nasz judaizm. I wielu rabinów było faktycznie za Napoleonem. Ale Alter Rebbe uważał, jeżeli pójdziemy z Napoleonem, jeżeli pójdziemy z duchem tego równouprawnienia dla Żydów, to prawda, fizycznie przeżyjemy, ale nasza duchowość nie pozostanie z niej wiele. Jest na ten temat historia, że jeden z hasydów Alter Rebbe, Moshe Majzlisz bodajże, był biegły w językach i szpiegował Francuzów, to znaczy podał się za sprzedawcę jedzenia i stojąc tam, gdzie była stacjonowała armia, tak naprawdę podsłuchiwał, co mówili i przekazywał to Rosjanom. I pewnego razu, kiedy zdało się zbyt oczywiste, że podsłuchuje, obóz podzielił się na dwie grupy. Jedna uważała, że jest winien, druga, że nie jest winien. No i tak się kłócili. W trakcie wojny nie ma zbytnio czasu na prawidłowy osąd. Zapewne załatwiliby mu egzekucję na miejscu, gdyby nie to, że przychodził tamtędy sam Napoleon. I wedle historii powiedział im: zobaczcie, ja wam powiem, czy on kłamie, czy nie. I położył swoją rękę na jego sercu, tak jakby prowizoryczny wariograf, i zadawał mu pytania i zachował spokój ten hasyd i udało mu się z tego wyjść. Wtedy powiedział ten opowiadający tą historię, powiedział: wtedy wiedziałem, że udało mi się opanować sztukę, o której mówi Alter Rebbe w hasiducie, czyli że mózg musi kontrolować serce. W parszy Wajkra mówimy o tym, że z grubsza jest to opis ofiar. Różne ofiary, które będziemy składać, ta księga nie bez powodu nazywa się księgą kapłańską. Tak wiele rzeczy, większość jej instrukcji dotyczy właściwie przybytku i służby z nim związanej. I o tyle ciekawe, że werset, który opisuje to, mówi: Adam kiyakev miken korban lahashem, osoba, która złoży z was ofiarę dla Hashem. Z punktu widzenia gramatyki powinno być napisane osoba, tak, bo werset mówi osoba, która złoży z was ofiarę dla Hashem, powinno być powiedziane osoba spośród was, która złoży ofiarę dla Hashem. Ale Hasidut interpretuje ten werset w sposób następujący. Osoba, która z was, z nas, z samych siebie, złoży ofiarę, bo ofiara musi być z nas, a nie z nikogo innego. Ale to nie znaczy, że mamy położyć się na ołtarzu. Tylko że te rzeczy, które są najcenniejsze, ten nasz czas wolny, te rzeczy, którymi powiedzmy nie chcielibyśmy kompromisować, to je trzeba złożyć dla Hashem. I dzięki temu staje się to, co jest napisane o korbanach, czyli korban niszon kirów, zbliżyć się. Dzięki temu, że nawet te sfery naszego życia, za które zapewne chcielibyśmy zatrzymać dla siebie, no bo umówmy się, każdy ma jakieś tam swoje 5 minut obejrzeć jakiś serial albo grę, albo zobaczyć piłkę nożną. Te rzeczy, jeżeli uda nam się przetransformować je w sposób służby Hashem, to stajemy się mu jeszcze bliżsi. I tego uczy nas parsza tego tygodnia. Shabbos.